Wybory 2019. Debata w Radiu Z. Dobry wieczór. Zaczynamy przedwyborczą debatę w Radiu Z. Witamy naszych słuchaczy, witamy także widzów na radioz.pl i na Facebooku. Dobry wieczór. Zaprosiliśmy do studia przedstawicieli 5 komitetów, które zarejestrowały swoje listy w całej Polsce i są z nami dzisiaj Krzysztof Gawkowski, Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór Państwu. Dariusz Klimczak, PSL, Koalicja Polska. Dobry wieczór. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Bartłomiej Pejo, Konfederacja. Dobry wieczór. Wieczór. Ale zanim zaczniemy, kilka słów o zasadach naszej debaty. Nasi goście będą odpowiadać na pytania przygotowane wspólnie z Państwem, czyli z naszymi słuchaczami. Tak naprawdę w 4 blokach tematycznych. Porozmawiamy o edukacji, służbie zdrowia, finansach i kwestiach światopoglądowych. Przed startem debaty nasi goście wylosowali kolejność, w jakiej będą odpowiadali na pytania w każdym z 4 bloków. W trakcie debaty będą też losować z 5 przygotowanych pytań. Czas na odpowiedź to 90 sekund. Po upływie tego czasu usłyszą Państwo następujący dźwięk. Ważna informacja dla naszych gości. Niewykorzystany czas przepada. Radzimy więc wykorzystać ten czas do końca. Na zakończenie debaty każdy z Państwa, naszych gości, uczestników, będzie miał 90 sekund na tak zwaną wolną wypowiedź. Państwo są gotowi? Tak jest. No to gremialnie. Zaczynamy i zaczynamy od tematu, jak wynika z badań, jednego z najbardziej, który najbardziej interesuje naszych wyborców, czyli od edukacji. I jako pierwszy odpowiada tutaj Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Proszę o wylosowanie pytania od 1 do 5. Proszę, wybór od 1 do 5. A pan wybrał, dobrze. Numer 2. Oto pytanie. Czy edukacja seksualna powinna być przedmiotem obowiązkowym czy dodatkowym i od której klasy uczniowie mieliby na nią uczęszczać? Czas start. Może zacznę od drugiej części pytania, to znaczy od wieku lub od klasy. Myślę, że to jest kwestia do decyzji raczej dla psychologów dziecięcych, być może dla pedagogów szkolnych, jeśli chodzi o indywidualny rozwój każdego dziecka. Co do tego, czy edukacja seksualna powinna być obowiązkowa w szkole, to oczywiście zależy, co rozumiemy jako edukację seksualną. Jeśli na przykład ogólnie to, co do tej pory było znane jako wychowanie do życia w rodzinie na przykład, czy jeszcze dawno, dawno temu było elementem biologii, to myślę, że oczywiście nie ma problemu. Jeśli jednak już mówimy o pewnej ofensywie światopoglądowej, która czasami jest forowana, jeśli chodzi o polską szkołę, to jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy temu przeciwni. Co do zasady, też uważamy, że w tego typu tematach, które jednak polaryzują opinię publiczną, warto też oddać głos rodzicom, żeby oni też mieli wpływ na to, czy chcą, żeby ich dzieci uczęszczały na tego typu zajęcia, czy nie. Więc raczej zostawiłbym tutaj decyzję dla rodziców. I rozumiem, to już koniec. Dobrze. Nie wykorzystał pan czasu, więc przechodzimy do następnej osoby. To Krzysztof Gawkowski po naszym losowaniu. Pan ma daleko. Tak, dlatego jedyneczka. Jedyneczka, od razu, tak, proszę jest. Bardzo. Już czytamy. Czy lekcje religii powinny odbywać się na terenie szkoły i być finansowane z budżetu państwa? To było ustawiane. Nie było ustawiane, nie, 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 nie. Lewica... Czas start. To nie jest PiS. Lewica w tej sprawie ma jasne stanowisko i deklaruje, że lekcje religii powinny odbywać się w salach katechetycznych. Co to oznacza? Uzupełniając to pytanie, oznacza, że lekcje religii nie powinny być finansowane z budżetu państwa. Żebyśmy teraz mogli trochę doszczegółowić, bo to nie chodzi o to, żebyśmy tylko powiedzieli o edukacji, że religia w szkole nie. Jako Lewica w swoim programie zapisaliśmy, że wszystkie lekcje religii zastąpimy lekcjami angielskiego. Im więcej angielskiego, tym lepszy rozwój, tym większa możliwość zdobywania pracy w przyszłości, a przede wszystkim większe szanse rozwojowe. To jest jeden z głównych naszych postulatów, ale jeśli chodzi o budowanie takiego szerokiego programu Lewicy, edukacyjnego programu, powinniśmy też pamiętać o tym, że wielu przedmiotów brakuje. Są to przedmioty chociażby takie, które dotyczą naszej codzienności. W programie podstawie programowej powinny znaleźć się lekcje klimatu, czy lekcje o klimacie. Powinno znaleźć się więcej programowania. Takiego programowania, które dotyczy chociażby możliwości później budowania firm startupowych. Już w 2014 roku w Wielkiej Brytanii programowanie było podstawą programową. W Polsce mamy rok 2019, nawet o tym nie rozmawiamy. Brakuje lekcji rozpoznawania fake newsów, takiego cyberbezpieczeństwa. Informacji, które dzisiaj są podawane często przez media społecznościowe, a później ich brakuje. Więc polską trzeba szkołę reformować, ale nie wolno jej wykolejać. Jesteśmy za tym, żeby podstawa programowa była rozsądnie zmieniana. Jednym z pierwszych elementów zmiany tej programy jest wycofanie religii ze szkół.
I dziękujemy bardzo. Pan się zmieścił idealnie w czasie, prawda? Starałem się. Teraz na pytanie będzie odpowiadał pan Dariusz Klimczak, PSL Koalicja Polska. Proszę. Poproszę kolejną. Tak, czyli trójeczkę. Pytanie numer 3. Oto pytanie. Czy reforma edukacji powinna zostać odwrócona i czy powinny wrócić gimnazja? Czas, start. No, polskiej szkole teraz co najbardziej potrzeba spokoju, potrzeba wzmocnienia nie tylko poszczególnych placówek, ale przede wszystkim także organów prowadzących. Dzisiaj wiemy, że tak naprawdę uczeń, który chodzi do szkoły, której właścicielem jest bogate miasto, ma zupełnie inne warunki niż chociażby taka, której jest mały, biedny powiat. Mówię tu o szkole średniej i generalnie na tym trzeba się skoncentrować, a nie zawracać kijem Wisły. Jeżeli my będziemy mieli wpływ na rząd, na pewno nie będziemy majstrować kolejny raz przy reformie systemu edukacji. Na pewno wiele kwestii należy uzupełnić, tak jak powiedziałem wcześniej, wzmocnić chociażby finansowo, wzmocnić i wesprzeć nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Oni liczą szczególnie na to, ale także przede wszystkim wprowadzić angielski od pierwszej klasy codziennie, wprowadzić ciepły posiłek do szkoły, a także wprowadzić nowe przedmioty, jak chociażby właśnie dotyczące zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania się, spraw związanych z ochroną środowiska. O tym się dzisiaj nie dyskutuje. Czy podstawy prawne? Dzisiaj młodzież, decydując się na niektóre działania, czyny, nie ma świadomości zagrożenia prawnego, karalnego. O tym trzeba rozmawiać. O tym, jak się przygotować chociażby do życia w ekonomii, tej, która nas otacza. Czas minął. Dziękujemy za wypowiedź. I teraz czas na pana Bartłomieja Pejo z Konfederacji. Zostały panu do wyboru pytanie numer 4 lub 5. To 4, tak jak numer listy. No proszę, jakoś ta dzisiaj te czwórka panu sprzyja, prawda? Teraz się okaże. To pytanie, już czytam. Ile powinien zarabiać początkujący nauczyciel i czy powinno być to więcej niż średnia krajowa? Czas, start. Drodzy Państwo, doskonale rozumiemy problem zarobków nauczycieli, problem edukacji w szkole, który trwa niezmiennie od wielu lat. Większość programów państwa partii mówi o tym, czego powinno być więcej, czego mniej, ile powinni zarabiać nauczyciele. Zazwyczaj zdecydowanie więcej, jest to najprawdopodobniej populistyczny przekaz. Natomiast Konfederacja mówi jasno, mówi o tym, że powinien funkcjonować bon oświatowy, poprzez który rodzice wybierają szkołę, a idąc dalej wybierają również jakość świadczenia tych usług danej szkoły. W związku z tym nauczyciele powinni zarabiać tyle, na ile zasługują. To rodzice powinni decydować o tym, w której szkole kształcą swoje dzieci, którym programem, czy w danej szkole powinno być więcej języka polskiego, czy więcej języka angielskiego, czy może posłać dziecko do szkoły sportowej. I za tym idzie jakość nauczania, którą właśnie oceniają rodzice. I wówczas jesteśmy za tym, aby docelowo zlikwidować kartę nauczyciela, doprowadzić do tego, aby nauczyciele zarabiali jak najwięcej, ale uwaga, tylko ci nauczyciele, którzy na to fizycznie zasługują, świadcząc odpowiednią usługę dla uczniów. Tyle czasu panu wystarczyło. Tak, dziękujemy bardzo. I teraz na pytanie będzie odpowiadała pani Barbara Nowacka. Na jedyne pytanie, które zostało. Pytanie numer 5, lista numer 5, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, tak. Teraz naprawdę wszyscy powiedzą, że to było ustalone. No właśnie. Oto pytanie. Czy nauczyciele powinni mieć prawo do wcześniejszej emerytury i czy powinni mieć zwiększone pensum, czyli liczbę godzin spędzonych przy tablicy? Czas, start. Nauczyciele pracują bardzo dużo. I doskonale wiedząc, ja cieszę się, że pan Fogel wspomniał o tym, że dobrze, żeby też rodzice mieli swój udział w szkole. Ja jestem matką dwójki dzieci w wieku szkolnym. Wiem, jak ciężko pracują nauczyciele. I wiem, jak dużo poświęcają też swojego czasu na pracę w domu. Powinni zarabiać dużo. Powinni zarabiać tyle, żeby mieli również czas na przygotowanie się dobre do lekcji. Marzeniem Koalicji Obywatelskiej, zapisane w naszym programie, jest kompletna reforma systemu uczenia. Począwszy od tego, że chcemy, żeby system kształcenia wynikał
z nie takich jak tutaj ad hoc rzucanych pomysłów polityków, ale z wypracowanej Komisji Edukacji Narodowej, gdzie nauczyciele, rodzice, dzieci również i samorządowcy będą decydować, w jakim kierunku powinny iść ich szkoły. Więcej również władzy dla samorządów, również w tych kwestiach infrastrukturalnych związanych ze szkołą. Zarobki nauczycieli muszą być godne, bo my musimy mieć najlepszą kadrę, żeby zapewniały dzieciakom przyszłość. Nauczyciel, który zarabia mało i po godzinach próbuje gdzieś dorobić albo jeździ między szkołami, to jest nauczyciel zmęczony, wobec tego nauczyciel nieefektywny. Naszym marzeniem jest szkoła, która funkcjonuje w ten sposób, że dziecko wchodzi do szkoły i wychodzi z niej najedzone i ze zrobioną pracą domową, bo my, rodzice, nie mamy kompetencji, żeby z naszymi dziećmi odrabiać skomplikowane czasem dla nas jednego lekcji fizyki, drugiego języka obcego. To są zadania dla nauczycieli, to są też możliwości, żeby nauczyciele zarabiali znacznie więcej. Mamy przygotowany cały program reformy oświaty i zrobimy ją wspólnie ze wszystkimi graczami politycznymi. Czas minął i tą odpowiedzią... Dzisiaj idealnie, prawda? Idealni ludzie, idealne czasy. Tą odpowiedzią kończymy ten temat naszej debaty. To jest debata przedwyborcza w Radiu Z. A przed nami kolejny ważny temat, o którym więcej w kampanii od kandydatów chcą usłyszeć nasi słuchacze, a co za tym idzie wyborcy. Tym tematem jest służba zdrowia. I tutaj jako pierwszy odpowiadać będzie pan Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Proszę o wylosowanie pytania. A nie, Krzysztof Gawkowski w tej chwili. Już chciałem krzyczeć. Mamy zdrowie. Proszę nie krzyczeć, tak nad jest. Wszystkim panujemy. Krzysztof Gawkowski, proszę losujemy pytanie. To jedyneczka, pytanie. Jak już jedyneczka. Tak. Dobrze, to ja już biorę w takim razie. Jest pytanie. W jaki sposób powinno się zmniejszyć kolejki do lekarzy specjalistów? Czas, start. Przede wszystkim musimy dofinansować polską służbę zdrowia i w programie Lewicy jest taka strategia dochodzenia do wydatków w służbie zdrowia do 7,2% PKB w roku 2024, ale uzupełniona o rok 2022, gdzie pokazujemy, że powinny to być wydatki na poziomie 6,8% PKB. Ale to jest jeden z elementów takiego programu Lewicy. Drugi to doprowadzenie do sytuacji, że będziemy mieli więcej lekarzy i specjalistów. Dopóki nie będziemy więcej mieli lekarzy i specjalistów, dopóty nie da się zmniejszyć tych kolejek i musimy o tym powiedzieć. Lewica chce zagwarantować w tej długofalowej, czteroletniej strategii, że w ciągu 30 dni będziemy mieli zagwarantowaną wizytę u lekarza specjalisty. Do tego nam potrzeba jest około 50 tysięcy lekarzy. Chcemy o 50% zwiększyć nabór na studia medyczne, ale nie tylko mówimy o lekarzach. Mówimy również o pielęgniarkach. Dzisiaj niestety na 1000 mieszkańców przypada 5 pielęgniarek i mamy cały czas problem z eksodusem. Wyjeżdżają za granicą za pracą. Jeżeli nie podniesiemy wynagrodzenia dla pielęgniarek, nie podniesiemy walorów uczestnictwa i możliwości korzystania z zabiegów przez osoby potrzebujące, to i kolejki na te zabiegi specjalistyczne też się nie zmniejszą. To jest pewien pakiet, system. Reforma służby zdrowia wymaga niestety wielu elementów, które zostały przez lata zaniedbane i o nich mówi Lewica. Ale też z jednym ważnym elementem, którym rzadko mówimy, to znaczy o tym, ile powinny w Polsce kosztować leki. My mówimy, że wszystkie leki na recepty powinny kosztować 5 zł. I to jest jedna z rzeczy, na której na pewno dotrzymamy słowa. Czas minął. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I teraz na pytanie będzie odpowiadał pan Bartłomiej Pejo, Konfederacja. Mam nadzieję, że właściwa kolejność. Proszę o wylosowanie pytania od 2 do 5. Numer 4. Numer 4 już. Pan z tą czwórką dzisiaj. Oto pytanie. Czy wszystkie leki dla seniorów powinny być darmowe i czy powinno się zwiększyć liczbę lekarzy geriatrów? Czas start. Leki dla seniorów powinny być dofinansowywane w związku z tym, że z tego powodu, że seniorzy odkładali odpowiednie środki w postaci składek ZUS-owskich. W związku z tym kwoty, które przez całe życie odłożyli, powinny teraz być odkładane na to, aby leki były dofinansowywane. Natomiast, przepraszam, druga część pytania? Czy powinno się zwiększyć liczbę lekarzy geriatrów? Liczba wszystkich specjalności lekarzy powinna być uzależniona od tego, jakie są potrzeby. Generalnie Konfederacja jest za tym, aby diametralnie zmienić system ochrony zdrowia w Polsce. 75% Polaków jest negatywnie nastawionych do obecnego systemu ochrony zdrowia i z przykrością muszę stwierdzić, że państwo reprezentujący tutaj wszystkie komitety, partie polityczne czy też koalicje mieli już czas na to, aby zreformować, czy też w tej kadencji, czy w poprzedniej, zreformować służbę.
służbę ochrony zdrowia i czas teraz na nowe siły, na między innymi na Konfederację, która na przykład opowiada się za systemem czeskim. Systemem czeskim, który nie trzeba daleko szukać. Nasz najbliższy sąsiad, który proponuje rozwiązania zdecydowanie inne. Dziękujemy, czas minął. I teraz na pytanie odpowiadać będzie Radosław Fogiel. Zostały panu do wylosowania pytanie numer 2, 3 lub 5. Ja poproszę 2, jak już tak. Dobrze, to jedziemy tą dwójką, tak? Ja widzę, że to jakiś z nas ktoś posądzi o ustawienie. O to pytanie. Czy państwo powinno finansować program in vitro, czy powinno to pozostawić na przykład samorządom? Czas, start. Jeśli chodzi o program in vitro, to trzeba go rozpatrywać w kontekście całości funkcjonowania służby zdrowia i wydatków na służbę zdrowia. I tutaj warto podkreślić, że Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie ma dwukrotne zwiększenie w kwot wydawanych na służbę zdrowia w stosunku do tego, co było w 2015 roku. Chcemy osiągnąć poziom około 150 miliardów złotych, czyli 6% PKB. W tym momencie przeszliśmy już z 72 do nieco ponad 100 miliardów. Oczywiście in vitro jest elementem tego większego problemu, jakim jest demografia. Rodzi się w Polsce zbyt mało dzieci. Jest też wiele osób, które chciałoby oczywiście mieć dzieci, a nie może. Niemniej tutaj musimy mieć przede wszystkim pewne priorytety, jeśli chodzi o uzdrawianie służby zdrowia. I in vitro, przy całym szacunku dla osób, które chcą z niego skorzystać, bo oczywiście są też takie osoby, które nie chcą z niego skorzystać z powodów światopoglądowych i to jest również jeden z powodów, dla których mamy wątpliwości co do tego, czy to akurat powinno być finansowane przez państwo. Mamy w tym momencie przede wszystkim wyzwania na przykład onkologiczne. I koniec, czas minął. Dziękuję bardzo. Teraz na pytanie będzie odpowiadała Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska. I oczywiście zostały pytanie numer 5. Bez zaskoczenia. Lista numer 5. Pytanie numer 5. Co my to lasujemy? Czy klauzula sumienia lekarzy i aptekarzy powinna zostać zniesiona lub ograniczona? Klauzula sumienia Klauzula sumienia powinna zostać uregulowana. Jest to europejskie prawo, zresztą potwierdzone przez trybunały. Możemy się z tym zgadzać lub nie, ale przyjmuję do wiadomości, że lekarz może skorzystać z takiej klauzuli. Natomiast ona powinna przysługiwać wyłącznie lekarzowi, natomiast nie być tak jak w tej chwili przypisana do placówek. To, co się dzieje w Polsce, to jest absolutna patologia z nadużywaniem klauzuli sumienia, ponieważ zostaje ona przypisywana do szpitali, czyli do budynków, do instytucji oraz wręcz do województw. Lekarz, jeżeli odmawia jakiejś procedury dowolnej, powinien wskazać osobę. Jeżeli on nie chce wskazać osoby, to na instytucji spoczywa obowiązek wskazania lekarza, który ułatwi dostęp do danej procedury. Natomiast korzystając ze swojego czasu, pozwolę odnieść się do kilku ważnych kwestii dotyczących służby zdrowia. Koalicja Obywatelska... Czyli na tamto pytanie skończyła pani odpowiedź. Skończyłam odpowiadać. Natomiast Koalicja Obywatelska przygotowała plan dla służby zdrowia. 60 minut na kontakt na SOR-ze, 30 dni w kolejce do lekarza, 21 dni w kolejce do lekarza specjalisty, to jest możliwe. Wystarczy zacząć inwestować dobrze w służbę zdrowia, zacząć odbiurokratyzowywać i dbać o to, żeby u nas byli i lekarze, kształcili się, i żeby pielęgniarki, ratownicy medyczni, których brakuje, fizjoterapeuci, zarabiali lepiej i chcieli w Polsce zostawać. Natomiast również ze zdumieniem wysłuchałam słów o procedurze in vitro, jakby była ona przeciwstawiana programowi onkologicznemu. Koalicja Obywatelska jest przygotowana do spowodowania, by pieniądze europejskie płynęły na ścieżkę onkologiczną. Natomiast państwo wyrzuciliście pieniądze na protechnologię, która nie dała kompletnie żadnych rezultatów. In vitro będzie refundowany z budżetu państwa. Dziękuję. Czas minął. Dziękujemy. I pozostał nam jeszcze pan Dariusz Klimczak. No i pytanie właściwie już bez losowania. Jasne, numer proszę. 3. To pytanie. Czy maksymalny tygodniowy czas pracy lekarzy powinien zostać ustawowo ograniczony? I czy praca lekarzy powinna zostać ograniczona jedynie do jednej placówki? Czas start. Jeżeli mam się wypowiedzieć jako pacjent, to oczywiście. Ja chciałbym, żeby leczył mnie lekarz wypoczęty, który dobrze zarabia, który ma dobre warunki, który nie musi jeździć po całym województwie i pracować w czterech szpitalach, brać dyżurów. I jeżeli oczywiście
przyszły Sejm zdecydowałby się na to, aby wprowadzić takie ograniczenie, za tym muszą iść także inne regulacje. Nie wystarczy jedynie ograniczyć miejsca pracy, bo znam lekarzy, którzy pracują i w klinice, i w oddziale i chcieliby także pracować w przychodni czy prowadzić własną praktykę. Jest nie sposób to wszystko ograniczyć. Natomiast jeżeli właściwie będziemy płacić i pielęgniarkom, i lekarzom, zresztą Polskie Stronnictwo Ludowe postuluje, aby pensja i pielęgniarki, i lekarza była ze sobą powiązana. Nie może być tak, że jak wybucha jakaś akcja strajkowa w danym szpitalu, to podwyższamy jednym, drudzy się opominają i w ogóle tworzy się takie zamieszanie, w którym ma kłopot tylko dyrektor szpitala i tak naprawdę pacjent. Ja znam takie przypadki, gdzie w wyniku takich nieporozumień dochodziło do zagrożenia życia, a nigdy nie chcielibyśmy, żeby szczególnie w systemie ochrony zdrowia do takich sytuacji dochodziło. Na pewno musimy podwyższyć nakłady na służbę zdrowia do 6,8%. No nie może być tak, że Polska, ja tu patrzę się na przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, jest trzecia od końca w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o nakłady. My postulujemy o średnią europejską, 6,8. Od tego, jeżeli nie zaczniemy, nic nie zrobimy w systemie ochrony zdrowia. Czas minął i na tym kończymy pierwszą część naszej debaty. Rozmawialiśmy o edukacji i o służbie zdrowia. Teraz krótka przerwa, po niej poruszymy tematy dotyczące finansów i kwestii światopoglądowych. Bardzo jesteśmy ciekawi, jak Państwu się podobają odpowiedzi naszych gości. O tym, ale to już po debacie, będzie rozmawiała z Państwem na pewno Justyna Dżbik w specjalnym programie Halo Z, ale zanim program Halo Z, to jeszcze przed nami druga część debaty. Proszę z nami zostać. Wracamy za kilka chwil. Wybory 2019. Debata w Radiu Z. Dobry wieczór. Przypominamy, że oglądają i słuchają Państwo debaty w Radiu Z. Joanna Komolka i Łukasz Konarski. Witamy ponownie. A z nami są goście. Przypomnijmy, kto? Krzysztof Gałkowski, Lewica. Witam raz jeszcze. Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór. Dariusz Klimczak, PSL, Koalicja Polska. Dobry wieczór. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Bartłomiej Pejo, Konfederacja. Przypomnę także, że jesteśmy na radio.z.pl i na Facebooku Radia Z. Mogą nas Państwo podglądać, nie tylko słuchać. Przypomnijmy też, że nasi goście odpowiadają na pytania w sumie z czterech zagadnień. Dwa z nich mamy już za sobą. Przed programem nasi goście wylosowali kolejność odpowiedzi, a w trakcie programu losują również pytania dla siebie. A teraz czas na rozmowę o tym, co nas najbardziej interesuje, czyli o tym, co w naszych portfelach. Czas na finanse. I tutaj jako pierwszy odpowiadać będzie pan Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Proszę o wylosowanie pytania od 1 do 5. No, pierwsze z góry, poproszę. Pytanie numer 1. Oto pytanie. Czy świadczenie 500+ powinno być w jakikolwiek sposób ograniczone? Zapewne nie zaskoczę. Zapewne nie zaskoczę nikogo z Państwa, czy obecnych w studio, czy przed odbiornikami. Nie, świadczenie 500+ nie powinno być w żaden sposób ograniczane. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że nam zależy na tym, żeby wspierać rodziny tak szeroko, jak tylko się da. Zapowiadaliśmy, że świadczenie 500+ będzie świadczeniem od drugiego dziecka. Kiedy pojawiły się możliwości finansowe w budżecie takie, żeby wprowadzić to również na pierwsze dziecko, też to zrobiliśmy, bo uważamy, że i jako program wspomagający demografię, ale również jako program, dzięki któremu wiele rodzin wyszło z biedy, dzięki któremu w wielu miejscach Polski słyszymy, że na przykład znika praktycznie instytucja kupowania na zeszyt w wielu sklepach, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Ten program się bardzo, bardzo sprawdził. To nie jest oczywiście nie jedyne wsparcie rodziny, jakie może być, jakie powinno być. Wprowadzony już też program Wyprawka Plus, ale korzystając z okazji, warto powiedzieć o naszych innych propozycjach, również skierowanych do szeroko pojętej sfery rodzinnej. Na przykład postulujemy, żeby wszystkie leki dla kobiet w ciąży były dostępne za darmo, żeby przez cały okres trwania ciąży kobiety miały nie tylko opiekę medyczną, ale również zapewnione odpowiednie leki. Dziękujemy. Czas na, no właśnie, czas na Krzysztofa Gawkowskiego, Lewica. Proszę bardzo, zostały pytania od 2 do 5. Przyzwyczaiłem się do tej dwójki.
Może wprowadzimy jakieś innowacje, tak myślę. Oczywiście nie sugeruję niczego. Tak myślałem o trójce, ale... Może następnym razem. Pytanie numer dwa. Czy wypłata tak zwanych trzynastek i czternastek dla uprzywilejowanych grup powinna zostać utrzymana? Czas start. Reforma dotycząca emerytur, rent i godnego życia na emeryturze to jest jedno z kluczowych elementów programu Lewicy i my mówimy troszkę inaczej o systemie emerytalnym niż obecnie rządzący. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby emeryci dostawali większe środki co miesiąc, a nie byli dopieszczani raz, może dwa razy w roku. Zresztą w tą czternastkę to nie wierzę, bo uważam, że to jest generalnie wymysł wyborczy, nawet nie ujęta w budżecie. Sytuacja wygląda tak, że dzisiaj prawie 500 000 ludzi dostaje mniej niż 1000 zł na emeryturze. Lewica postuluje wprowadzenie obywatelskiej emerytury. Nikt nie powinien na emeryturze dostawać mniej niż 1600 zł. I to jest pierwszy postulat w odpowiedzi na tą trzynastkę. Po drugie, jeżeli mówimy o tym, że emerytury powinny być większe, tak powinny być większe, a jeżeli tą trzynastkę rozłożymy na miesiące, 12, to okaże się nagle, że Prawo i Sprawiedliwość dołożyło do każdej emerytury 100-120 zł. To my mówimy, nie, emerytura godna to jest taka, w której dzisiaj dokładamy przynajmniej 250 zł, czyli dajemy szansę, że będziemy mogli skokowo z roku na rok ją zwiększać. Zresztą strategia długofalowa podwyższania emerytury, która przedstawiona została przez Lewicę, pokazuje, że do roku 2024 powinna ona być związana też średnią, bo wtedy daje szansę, że na emeryturze, jak ktoś pracował rzeczywiście 35-40 lat, będzie miał godną możliwość funkcjonowania, a nie będzie to głodowa emerytura jak dziś. Kropka. Dziękujemy, czas minął i teraz na pytanie będzie odpowiadał pan Dariusz Klimczak, PSL Koalicja Polska. Pytania od 3 do 5 i już widzę pytanie numer 3. Wybrane. Wylosowane. Oto pytanie. I teraz czytam. Czy składka na ZUS powinna być zależna od dochodu przedsiębiorcy? Czas start. Oczywiście my w swoim programie dużo poświęcamy kwestiom ZUS-owskim przedsiębiorców. Generalnie naszym sztandarowym hasłem w tej kampanii wyborczej jest dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, tych samo zatrudnionych. Uważamy, że przedsiębiorca będąc w takiej sytuacji, kiedy brakuje mu na wszelkiego rodzaju opłaty, powinien mieć taką możliwość wakacji od ZUS-u i w ten sposób móc pozwolić sobie na normalną dalszą działalność. Uważamy, że jeżeli wprowadzilibyśmy tego typu rozwiązanie, a to się tyczy także generalnie stawek ZUS-owskich, mamy szansę na to, że część osób wyjdzie z szarej strefy. To jest określony dochód do budżetu państwa. Natomiast taki przedsiębiorca ma szansę rozwinąć swoją działalność, zatrudnić dodatkową swoją pomoc, bądź w ogóle może być go stać na nowe pomysły przy rozwoju firmy. Kwestie wysokości ZUS-u są największym problemem polskich przedsiębiorców, dlatego tak bardzo w tej kampanii zwracamy na to uwagę i cieszę się w ogóle, że w tym dyskursie politycznym, który nieczęsto jest skierowany na kwestie merytoryczne, szczególnie przedsiębiorców. W tej kampanii udało się sprowokować taką dyskusję, którą notabene chciałbym bardzo podkreślić, rozpoczął Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękujemy. I tu stawiamy kropkę. Dziękujemy. Czas minął. Czas na Konfederację. Bartłomiej Pejo. Został panu niewielki wybór. 4 lub 5? Jeszcze tym razem czwóreczkę. Już zobaczymy, co to w tej czwóreczce. To pytanie. Czy zakaz handlu w niedzielę powinien zostać zniesiony lub w jakikolwiek sposób ograniczony, pana zdaniem? Czas start. Moim zdaniem zakaz handlu powinien być zniesiony. Opowiadamy się za tym, aby Polacy sami wybierali, kiedy mają czas na odpoczynek, kiedy czas na zakupy. W związku z tym odpowiedź jest prosta. Tak, jesteśmy za tym, aby zakaz handlu był zniesiony. Wielokrotnie ten manewr przeszkodził w funkcjonowaniu małych przedsiębiorstw prywatnych, chociażby takich jak sklepy osiedlowe i tym podobne, więc uderzyło to też mocno w przedsiębiorczość Polaków. Natomiast będąc jeszcze w tej tematyce, dla nas jako
Konfederacji zarówno finanse, jak i gospodarka to niewątpliwie kluczowe sprawy w sprawnym zarządzaniu państwem. I chciałbym powiedzieć, że finanse, jak i gospodarka to jest nasz podstawowy punkt programowy Piątki Konfederacji 1000+. O tyle minimalnie chcemy zwiększyć realne zarobki Polaków dzięki zastosowaniu stopniowego obniżania podatków. Podatku dochodowego, który jest swoistą karą za pracę. Konfederacja chce również doprowadzić, podobnie jak tutaj koledzy z Polskiego Stronnictwa Ludowego, do tego, aby ZUS był dobrowolny. I tyle. Kropka. Dziękujemy bardzo. Teraz na pytanie będzie odpowiadała pani Barbara Nowacka. Koalicja Obywatelska została koperta z znowu pytaniem z piątką. Numer 5. Oto pytanie. Do jakiej kwoty powinna wzrosnąć płaca minimalna do 2023 roku i czy powinny nią zostać objęte także te zawody, które płace mają zapisane w innych ustawach, na przykład nauczyciele? Czas start. Chcemy, żeby Polki i Polacy zarabiali dobrze, zarabiali zdecydowanie lepiej niż dzisiaj, bo jednym z głównych problemów, o którym doskonale wszyscy wiemy, jest to, że owszem, nie ma problemu wielkiego ze znalezieniem zatrudnienia, natomiast jest problem ze znalezieniem zatrudnienia z dobre wynagrodzenia. Uważamy, że płaca minimalna rosnąć powinna. Natomiast mamy też świadomość, że podnoszenie jej powinno być na tyle przedyskutowane i patrzące na wskaźniki różne ekonomiczne, tak żeby nie było to kosztem firm, szczególnie tych małych. Dlatego mamy program niższe podatki, wyższe płace, gdzie gwarantujemy, że z budżetu państwa dla tych 6,5 miliona najgorzej zarabiających dzisiaj, z budżetu państwa popłynie 600 zł premii za aktywność. Nie obciąży to przedsiębiorców, pozwoli to uruchomić dodatkowe pieniądze i będzie nakręcało gospodarkę. Wiemy też, że dzisiejsze wynagrodzenia nie są dostateczne, ponieważ ludzi na coraz mniej rzeczy stać. Szalejąca drożyzna, wysokie ceny prądu, wysokie ceny żywności, no to jest coś, co męczy i zabija tak na dobrą sprawę i przedsiębiorczość, i często taką produktywność Polek i Polaków. Dlatego będziemy oczekiwali wzrostu płacy minimalnej i będziemy to robili. Tylko nie będziemy jej wdrażali od tak, bo ktoś sobie wymyślił kwotę, tylko na podstawie wskaźników dotyczących koszyka nabywczego produktu, nabywczej i możliwości finansowania. I wiemy, że płaca minimalna będzie musiała rosnąć. Niech rośnie, żeby ludzie zarabiali lepiej, ale też pamiętając o małych i średnich przedsiębiorcach, których gwałtowny wzrost płacy minimalnej może zabić. Dziękujemy i to była ostatnia wypowiedź w tej części debaty, czyli rozmowie o finansach. Wybory 2019. Debata w Radiu Z. A przed nami właściwie można powiedzieć ostatnia tematyczna część debaty, ale przedostatnia część debaty. I temat niełatwy. Temat, który coraz częściej chyba można powiedzieć niestety dzieli nie tylko polityków, ale także społeczeństwo. Rozmawiamy o kwestiach światopoglądowych. W tej części naszej debaty jako pierwszy będzie odpowiadał przedstawiciel PSL-u Koalicji Polskiej Dariusz Klimczak. Pięć pytań do wyboru. Tak jak numer mojej listy, czyli numer 1, poproszę pytanie numer 1. Już, proszę bardzo. Oto pytanie. Najlepiej rozreklamowane numery list w historii. No właśnie. Czy ustawa, bo to poważne pytanie, czy ustawa antyaborcyjna powinna zostać zmieniona? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Jeżeli nie, to dlaczego? Ustawa antyaborcyjna nie powinna być... Start oczywiście. Nie powinna być zmieniona. To jest oficjalne stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jesteśmy przeciwni sprowadzaniu dyskusji w kwestii aborcji, bardzo trudnego tematu, do próby walki politycznej, która ze stron sceny politycznej chce zaostrzyć prawo aborcyjne, która chce zliberalizować. Akurat Polskie Stronnictwo Ludowe w tej kwestii, w tej kadencji było bardzo wiarygodne, ponieważ kiedy pojawiła się ustawa liberalizująca prawo aborcyjne, która autorką jest moja sąsiadka, akurat żaden z dzielnych posłów PiSu nie wstał i nie zaproponował odrzucenia tej ustawy, tylko zrobił to nie kto inny niż lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówię to o tym, ponieważ często wyborcy mają dylemat, czy głosować na PSL, czy na PiS. PiS w tej kwestii skłamał. Mówił o tym, że trzeba zaostrzyć prawo antyaborcyjne, natomiast kiedy pojawiła się ustawa liberalizująca to prawo, nikt nie miał odwagi wstać i go odrzucić. Przeciwnie,
głosami Prawa i Sprawiedliwości skierowano ten projekt ustawy do dalszych prac w komisjach. I to jest najważniejszy pogląd nasz w kwestii aborcji, którym głośno mówimy, bo często Polskie Stronnictwo Ludowe jest próbowane przesuwać w stronę zupełnie inną niż tak naprawdę jesteśmy. Jesteśmy partią chadecką na wskroś. I gong. Czas. Kropka. Ja widzę, że państwo tutaj rzucili się do długopisów, notatki. Ja tylko przypominam, że polemika może być w ramach tych wolnych wypowiedzi na końcu programu. Na razie dziękujemy. I teraz na pytanie będzie odpowiadał pan Bartłomiej. Nie, aż tak rygorystycznie nie jesteśmy. Teraz na pytanie będzie odpowiadał pan Bartłomiej Pejo, Konfederacja. I tutaj mamy do wyboru pytania od 2 do 5. Numer 4. Numer 4. Konsekwentnie. Oto pytanie. Czy działalność Kościoła i innych związków wyznaniowych powinna być współfinansowana przez państwo? Czas start. Drodzy państwo, Konfederacja opowiada się za wolnością zarówno taką gospodarczą, jak i światopoglądową. Jeżeli chodzi o kwestię finansowania Kościoła, to jesteśmy tutaj zdecydowanie za tym, aby finansowanie pozostało w obecnym systemie. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle kwestie Kościoła i angażowania się Kościoła w życie publiczne, jesteśmy za tradycyjnymi rozwiązaniami. Jesteśmy przywiązani do tradycji chrześcijańskich i zasad, które dziedziczymy od pokoleń. Kulturę narodową, naukę i sztukę chcemy uwolnić od ideologizacji kształtującej nasz światopogląd. I tutaj na wzór bonu chociażby oświatowego chcemy wprowadzić taki bon kulturalny. Bon kulturalny, który pozwoli Polakom na dokonywanie wolnego wyboru również w tych kwestiach światopoglądowych. I rozumiem, pan już kończy wypowiedź. A ja proszę tylko o to, żeby nie przerywać wypowiedzi. No właśnie, bo to tak jak mówiliśmy, na ripostę będzie taki moment na końcu. Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska. Pytanie 2, 3 lub 5? Pozostanę jednak wierna piątce, jak lista numer 5. Dobrze, wedle życzenia. Pytanie numer 5. Oto to pytanie. Czy Polska powinna szerzej otworzyć się na imigrantów z Bliskiego Wschodu? Czas start. Polska powinna przede wszystkim popatrzeć, w jakim stanie jesteśmy dzisiaj jako społeczeństwo i w jaki sposób traktujemy już tych ludzi, którzy do nas przyjechali. Przyjeżdża do Polski wiele osób chcących tu pracować, znaleźć swoje życie, spokój, bezpieczeństwo. I tak długo, jak będziemy toczyli z nimi taką wojnę podjazdową, którą dzisiaj toczy często z nimi państwo, tak długo nie będą tu dobrze i szczęśliwie, godnie, bezpiecznie żyć. I dzisiaj mamy ponad milion osób, które przyjechały z Ukrainy. Dobrze byłoby zadbać o lekcje również dla nich, uczące ich języka. Dobrze byłoby również wszystkich, tych, którzy przyjechali za pracą, za rządów przecież PiS. Kilkanaście tysięcy osób przyjechało. Zapewnić im przede wszystkim bezpieczeństwo. Zapewnić im dostęp do edukacji i godne życie. Także, czy to jest kwestia przyjmowania więcej? To jest kwestia dobrej asymilacji tych, którzy mówią, że są z nami, chcą być z nami, mieszkać u nas, pracować i dokładać się do naszego PKB. To jest też oczywiste z przyczyn demograficznych, że do Polski, do Europy będzie przyjeżdżało więcej ludzi. Ważne natomiast, żebyśmy pokazywali, jakie dla nas są istotne wartości i żebyśmy starali się ich przekonać do wartości naszych, a nie ich odrzucać lub stygmatyzować. Natomiast chciałabym przypomnieć mojemu koledze z lewej strony, że PSL-u nigdy nie było żadnej dyscypliny dotyczącej kwestii światopoglądowych i państwa klub z jednej strony, jedne osoby opowiadały się za takimi rozwiązaniami, inne popierały projekt liberalizujący prawo. Natomiast jak słucham, że wolność to wyłącznie wartości religijne, to mówiąc szczerze, myślę, że pan nie rozumie słowa wolność. I kropka. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I teraz na pytanie będzie odpowiadał pan Krzysztof Gawkowski, Lewica. Do wyboru pytanie 2 albo 3. 2. 2. Jak lista numer 2, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Zabierzemy wam to poparcie. Pytanie numer 2. Czy powinny zostać zalegalizowane związki partnerskie i czy powinny dotyczyć także par jednopłciowych? Czas start. To nie jest tak, że te pytania są ustawione.
Ale to już zapewnialiśmy na samym początku, Lewica nie będziemy się powtarzać. Jest, nie była są. I będzie za wprowadzeniem równości małżeńskiej i związków partnerskich dla wszystkich. Mówię to dosadnie i ostatecznie, dlatego że to zostało wpisane jako filar programowy Lewicy. Osoby wstępujące w związki partnerskie w Urzędzie Stanu Cywilnego powinny mieć zagwarantowane prawo do uzyskania informacji medycznej, do dziedziczenia, do odwiedzin w szpitalu, a to w Polsce niestety nie jest standard i winny temu jest dzisiaj partia rządząca, dlatego że taki standard już w 13 państwach Unii Europejskiej dotyczący małżeństwa cywilnego jest realizowany, a w 20 państwach Unii Europejskiej rejestrowane związki partnerskie są prezentowane. Niestety w Polsce o takich prawach osoby geje czy lesbijki mogą tylko pomarzyć i powinniśmy jasno mówić o tym, że nie powinno być dzielenia Polaków na gorszych i lepszych. Wszyscy jesteśmy równi. Związki partnerskie powinny być wprowadzone. Jedno słowo o Kościele, o którym chciałbym powiedzieć, że Lewica mówi jasno w sprawach światopoglądowych, że rozdział państwa od Kościoła powinien być jasny i dlatego powinniśmy wprowadzić między innymi kasy fiskalne dla księży, bo każdy powinien płacić takie same podatki. I rozumiem, pan już kończy swoją tak wypowiedź. Jest, bo to wszystko jest jasne. Wszystko jest jasne dla państwa, mam nadzieję, również będzie jasne po naszej debacie. Radosław Fogiel, wylosowany dla pana. Z tym jednym samotnym pytaniem zostałem. No, zobaczymy, co to za pytanie. To pytanie. Czy państwo powinno dać możliwość adopcji dzieci przez pary jednopłciowe? Czas start. Tutaj stanowisko Prawa i Sprawiedliwości jest jasne i klarowne. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni adopcji przez pary homoseksualne. Jesteśmy również zwolennikami tego, co jest zapisane w polskiej konstytucji, to znaczy, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. I to jest kwestia, myślę, bardzo jasno przez nas stawiana i niezmienna. Ponieważ pytanie było łatwe i zostało mi jeszcze chwilę czasu, to skorzystam z okazji, żeby się odnieść do słów mojego kolegi z PSL-u, który najpierw powiedział, że nie chciałby, żeby aborcja była wykorzystywana politycznie, po czym płynnym ruchem przeszedł do bezpardonowego, a co ważniejsze, niesprawiedliwego ataku na Prawo i Sprawiedliwość. Ponieważ tak, Prawo i Sprawiedliwość podkreśla nawet w swoim programie, w jego wstępnej części, rolę i wartość życia i ochrony życia, ale projekt, o którym pan mówił, był projektem obywatelskim, a my przyjęliśmy zasadę, że staramy się nie odrzucać projektów obywatelskich w pierwszym czytaniu, nawet jeśli się z nimi głęboko nie zgadzamy. Więc zarzut, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcieli pracować, czy dopuścić ten projekt do pracy w komisjach, jest zarzutem nietrafionym, a do tego w sprawach światopoglądowych Prawie i Sprawiedliwości zawsze obowiązuje wolny wybór. I pan Radosław Fogiel postawił kropkę. No nie mogą się państwo powstrzymać jednak od tych uszczypliwości. Mam wrażenie, to była ostatnia wypowiedź w tej części naszej debaty, właściwie w debacie. Ja przypomnę tylko państwu, rozmawialiśmy, poruszaliśmy dzisiaj tematy tak naprawdę z czterech sfer. Edukacji, zdrowia, służby zdrowia, finansów, a także przed chwilą kwestii światopoglądowych. Teraz każdy z państwa ma 90 sekund na powiedzenie tego, co chciałby przekazać swoim potencjalnym wyborcom i po upływie tego czasu usłyszą państwo gong, niewykorzystany czas przepadnie. I tak jak mówiliśmy, państwo mogą ten czas wykorzystać dowolnie, mogą się zwrócić do wyborców, mogą albo też wejść w polemikę, co państwo przed chwilą już czynili. Jeśli państwo się nie obrażą, to już nie będziemy teraz losowania robić po prostu po kolei od prawej strony. Krzysztof Gawkowski, poprosimy. Czyli Lewica od prawej strony. Lewica to rozsądek i odpowiedzialność, więc nikogo nie atakujemy, a mówimy o dobrym, mądrym, roztropnym, a przede wszystkim odpowiedzialnym programie. Takim, który dotyczy najważniejszych kwestii społecznych. Polityka to odpowiedzialność za obywatela, dlatego jesteśmy za tym, żeby podwyższać płacę minimalną, ale czynić to w symbiozie z przedsiębiorcami, którzy nie powinni na tym tracić, a czuć, że państwo się nimi też opiekuje. To wyższa emerytura, o której mówiłem, 1600 zł minimalnej, ale rosnąca również dla tych, którzy przez lata nie mieli możliwości dostawania większej emerytury. To służba zdrowia, o której mówimy, czyli dostęp szybki do lekarza specjalisty i leki na receptę wszystkie za 5 zł, a dla kobiet w ciąży, emerytów, rencistów, czy dla osób po przeszczepach leki za darmo. To odpowiedzialność za klimat, za edukację. To mówienie o sprawach innowacyjności, rozwój innowacyjności. Chcemy, żeby w przyszłym Sejmie przeznaczano co roku 3,5 miliarda złotych na firmy, startupy innowacyjne, które się w Polsce tworzą, generują nowe technologie i dają szansę.
to także myślenie o edukacji, która powinna się zmieniać. Nie powinniśmy jej wykolejać, ale dawać szansę, żeby nauczyciele więcej zarabiali, żeby w szkole uczniowie dobrze się czuli. Dzisiaj ta perspektywa niestety nie jest realizowana. Lewica w końcu to odpowiedzialność za państwo. To mówienie o tym, że będziemy przestrzegali demokracji, że przed Trybunałem Stanu staną osoby odpowiedzialne za łamanie konstytucji i sprawy światopoglądowe. Otwartość na drugiego człowieka, poszukiwanie wartości i odwaga. Odwaga, że na przykład będą związki partnerskie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I teraz Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska. Czas start. Po 4 latach protestów w sprawie obrony demokracji, wolnych sądów, wolnych mediów, wiemy, jak nasze społeczeństwo gotowe jest do zmiany w Polsce. Tej zmiany pozytywnej w kierunku demokracji, wolności, praworządności, sprawiedliwości społecznej. Jak bardzo potrzebujemy i jak bardzo przywiązani jesteśmy do wolności praw człowieka. I stąd zwracam się do naszych wyborców i wszystkich innych słuchających nas. Możemy wygrać te wybory. Możemy doprowadzić do tego, żeby władza, która tłamsi nas, która dopuszcza do szczucia w mediach publicznych, która karmi się pogardą i nienawiścią, została od tej władzy odsunięta. My mamy gotowy plan dla Polski. Plan, który zapewnia i sprawiedliwość społeczną poprzez naprawę służby zdrowia, lepsze emerytury, bardzo dobrą edukację na europejskim poziomie, mądrą politykę senioralną, czy zadbanie o czyste powietrze. My to umiemy zrobić. Przywrócić umiemy dobre relacje z Unią Europejską, które zostały nadszarpnięte przez nieudolność polityki PiS. Przede wszystkim zadbamy o praworządność, o to, by każdy i każda z nas czuł się godny i bezpieczny, żeby nie był narażony na ataki ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, wiarę lub jej brak. Polska jest krajem dla wszystkich i trzeba go prowadzić w sposób pełen szacunku dla drugiego człowieka, we współpracy i wspólnocie. Umiemy o tę wspólnotę zadbać, chcemy o nią zadbać i zadbamy o nią w wielkim dialogu ze wszystkimi Polkami i Polakami. Wiemy też, że czas nadszedł 13 października. Możecie wybrać dobrą, przyzwoitą Polskę, Koalicję Obywatelską. Czas minął. Czas minął. Ja tu widzę, że Radosław Fogiel się wyrywa, ale zanim Radosław Fogiel, Dariusz Klimczak, PSL, Koalicja Polska. Czas start. Szanowni Państwo, w tych wyborach nic nie jest jeszcze przesądzone. Nie jest przesądzone, kto będzie w tym kraju rządził, dlatego warto bardzo spokojnie i rozsądnie spojrzeć na programy różnych ugrupowań. Ja oczywiście będę zachęcał do głosowania na Polskie Stronnictwo Ludowe. To partia o jasnym, konkretnym przekazie, propozycjach, które idą prosto do Polaków, konkretne grupy zawodowe. To jest partia także o młodym kierownictwie. Dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz to jest gwarancja rozsądku, spokoju, ale także rozsądnego dialogu. Oczywiście proponujemy emeryturę bez podatku, która jest dużo lepszym rozwiązaniem, bo systemowym, niż chociażby 13 czy 14 emerytura, której notabene PiS nawet nie raczył zapisać w budżecie. To są kwestie podwyżki emerytur i rent, to jest ważne, o kilkaset złotych miesięcznie. W roku to może wynieść około 2000 złotych, a nawet więcej. To jest dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, o których mówiłem, ale to także jest nasz program mieszkaniowy, własny kont, który jest dużo lepszy od skompromitowanego programu Mieszkanie Plus, który się nie udał totalnie. W naszym programie proponujemy do 50 tysięcy dotacji na zakup swojego pierwszego mieszkania osobie młodej. I on jest o tyle lepszy, że ta dotacja przysługuje i młody człowiek może wybrać, czy chce kupić mieszkanie na rynku pierwotnym, wtórnym, w której chce części miasta. W Mieszkaniu Plus już jest określona lokalizacja i przeważnie jest najgorsza, która dostali od samorządu. Zapraszam do głosowania na PSL, bo to jest gwarancja odsunięcia PiSu od władzy. I stawiamy kropkę, bo czas minął. I teraz Radosław Fogiel, Prawo Wołany i Sprawiedliwość. Przez nas troszkę. Czas start. Szanowni Państwo, nadchodzące wybory określą kierunek rozwoju Polski na najbliższe lata. Stajemy przed decyzją, czy chcemy zachować to, co udało się zbudować przez ostatnie 4 lata. Prawo i Sprawiedliwość jest tego gwarantem, że wszystkie programy, wszystkie decyzje zostaną utrzymane. Czy chcemy wrócić do sytuacji, w której znowu mamy lukę VAT-owską, w której w budżecie nie ma na nic pieniędzy i gdzie stawia się na to, żeby
pracownicy, wszyscy Polacy zarabiali mało i pracowali do 67 roku życia. My proponujemy polski model państwa dobrobytu. Chcemy, żeby Polacy zarabiali więcej, stąd propozycja zwiększenia płacy minimalnej, najpierw do 3, potem do 4 tysięcy. Stawiamy na emerytów, tu od razu uspokoję moich kolegów. Po pierwsze, emerytury są wypłacane nie z budżetu państwa, z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a po drugie, odnosząc się do niedowiarstwa Krzysztofa Gawkowskiego, rozumiem, doceniam to, że uważa pan, że Prawo i Sprawiedliwość jest formacją przyszłościową i patrzy w przyszłość, ale emerytura 14 będzie wypłacana w roku 2021, więc trudno, żebyśmy już dzisiaj mówili o niej w kontekście budżetowym. Deklarujemy również wyrównanie dopłat dla rolników do poziomu średniej unijnej. Stawiamy kropkę, prosimy. Pan Krzysztof Gawkowski miał swój czas. Teraz Bartłomiej Pejo, Konfederacja. Czas start dla pana. Drodzy państwo, szanowni słuchacze, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do Radia Z państwu redaktorom. W przeciwieństwie chociażby do TVP możemy liczyć na państwa obiektywizm, możliwość prezentacji naszego programu wyborczego. Drodzy państwo, Konfederacja powstała jako głos sprzeciwu wobec tego, co dzieje się w polskiej polityce. Wszystkie pozostałe ugrupowania, koalicje występujące w tych wyborach miały już szansę zmieniać Polskę na lepszą, natomiast nikomu z tych ugrupowań do tej pory się to nie udało. Dlatego stworzyliśmy Konfederację, która ma być nowym, lepszym wyborem dla wszystkich Polaków, którzy są zdegustowani, rozczarowani dotychczasowymi rządami. Naszą siłą jest nasz program. Piątka Konfederacji, powszechna ulga podatkowa, szybkie i sprawiedliwe sądy, bony oświatowe, bony kulturalne, o których dzisiaj mówiliśmy, bezpieczeństwo narodowe i zdrowe życie. Chcemy szybkich i skutecznych zmian w ochronie zdrowia, chcemy obniżenia podatków i dobrowolnego ZUS-u. Uważamy, że każda polska rodzina ma prawo do decydowania o samym sobie, o swoim życiu prywatnym, o tym nieuzależnionym od organów państwa. Oczekujemy zupełnego nieangażowania się w sfery intymne, w sfery prywatne. Jesteśmy za przestrzeganiem prawa i ogólnie przyjętych zasad. Szanujemy naszą tradycję, przynależność do Kościoła katolickiego, ale również jesteśmy tolerancyjni w stosunku do innych wyznań. Zapraszam do głosowania na listę numer 4 Konfederacja. I dziękujemy bardzo. Na tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. To była pierwsza debata. Za tydzień, proszę państwa, kolejna i pewnie bardzo gorąca kampania. Z nami byli, ja przypomnę tylko, może teraz od tej strony, żeby nie było, że ciągle od prawej. Bartłomiej Pejo, Konfederacja, dziękujemy bardzo. Serdecznie dziękuję. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dariusz Klimczak, PSL, Koalicja Polska. Dziękuję uprzejmie. Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska. Dziękuję, dobrego wieczoru. Krzysztof Gawkowski, Lewica. Dziękuję bardzo i dobrego wieczoru. Mamy nadzieję, że nasi goście odpowiedzieli na nurtujące państwa pytania, a o tym, czy w wystarczający sposób państwa przekonali, porozmawia za chwilę ze słuchaczami Justyna Dżbik w specjalnym wydaniu programu Halo Z. Właśnie jesteśmy ciekawi, czy państwo odpowiedzieli na wszystkie pytania. Dziękujemy gościom, dziękujemy państwu. Dobranoc. Dobranoc. Wybory 2019. Debata w Radiu Z.